Czy Polsce i światu grozi niebezpieczeństwo? Czy nad Polską zebrały się czarne chmury i jednym z rozwiązań jest wołanie świętego Andrzeja Bobolę o pomoc? Czy nad Polską krąży diabeł? O tym wszystkim w programie Rozmowa PCH24 TV. Anna Nowogrodzka, patriarcha. Zapraszam. A dziś w naszym studio pragnę powitać szczególnego gościa, znanego Państwu dusz jednego z najbardziej cenionych rekolekcjonistów, wielkiego czciciela Matki Bożej, księdza Piotra Glasa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieki, wieku, wamę. Witam Panią i witam wszystkich słuchaczy. Ale zanim pochylimy się nad tematem naszej dzisiejszej rozmowy, już tradycyjnie zwracam się do Państwa o pomoc, o wsparcie naszych działań po to, aby rozmowy takie jak ta mogły ujrzeć światło dzienne. Proszę też pamiętać o nas w naszych codziennych modlitwach. Księże Piotrze. 23 lipca w sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie odbędzie się uroczystość upamiętniająca setną rocznicę profanacji relikwii świętego, na które to ksiądz wydarzenie również się wybiera. W rozmowie dla PCH24 TV inicjator tego wydarzenia ksiądz Józef Niżnik powiedział, że uroczystość ta powiązana zostanie z takim wielkim błaganiem o pomoc świętego jako że Polsce i światu Grozi niebezpieczeństwo. A ponieważ święty objawiał się zawsze wtedy, kiedy nad Polską zbierały się czarne chmury, to wołanie do niego o pomoc no, wydaje, się takie, wydaje się być on właściwym adresatem. W związku z tym rodzi się takie pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy świadkami jakichś znaków, które wskazywałyby na to, że. Nad Polską krąży diabeł, że tym pytaniem nawiążę w ten sposób do wypowiedzi znanego, znanej wypowiedzi ojca Posadzkiego, który stwierdził niegdyś, że diabeł krąży nad Warszawą. No, powiem szczerze, że brzmi to bardzo, bardzo mocno, że diabeł krąży nad Polską, bardzo chwytliwie. E, wrócę do tego pytania na początek. E, powiem szczerze, że osobiście dla mnie jest to, e, święty Andrzej Bobola jest niesamowitym odkryciem. I, I wezwaniem. No, powiem szczerze, gdyby ktoś jeszcze miesiąc temu mi powiedział, że ja będę w Strakocinie, że będę tam odprawiał msze, że będę mógł ukazanie, czy pojadę teraz drugi raz i, i będę brał udział wraz z księdzem Dominikiem, wieloma kapłanami i pewną Wielką Rzeszą Wiernych, udział w tej modlitwie, to bym powiedział, że no, prawdopodobnie jest to jakieś upały są dzisiaj, prawda? I, i jest to niemożliwe, a jednak, a jednak yy, ta pierwsza część już, już się wykonała w zeszłą sobotę i teraz yy, modlę się, żeby wszystko było dobrze w tą sobotę. Jest to, moim zdaniem, czuję bardzo duże działanie yy, Pana Boga i, i Ducha Świętego i czuję się naprawdę zaszczycony, że jako ksiądz mogę być i że mam nadzieję będę obecny tam, w tym no, miejscu, o którym no, nie miałem pojęcia do niedawna. Osobiście, i to też taki zwany przypadek, czyli w imię Ducha Świętego, słuchałem księdza Prata Niżnika w samochodzie jadąc do Londynu i, i ten człowiek mnie zachwycił. No, słucham bardzo wielu ludzi, i oczywiście są bardzo mądre wypowiedzi, ale ten człowiek miał to coś, co wielu ludzi nie ma. Te słowa, które mówił, były namaszczone Duchem Świętym. Słuchając dwóch jego jakby. Wyznań, czy yy, yy, spotkań, yy, powiedziałem, ja muszę do niego do, zadzwonić. Ja miałem taką wewnętrzną potrzebę, zadzwonić i mu podziękować. Za te słowa o, o, o świętym Andrzeju Boboli, o, o tym sanktuarium. Ja mówię, otwieram oczy, byłem święcony 16 maja w święto świętego Andrzeja, ale no, bardzo dużego wrażenia na mnie to nie wywarło, powiem szczerze, i Prost odwrotnie, byłem zawiedziony, że nie w jakieś inne szczególne święto. Dziś po 33 latach widzę zupełnie inny obraz. Zadzwoniłem do księdza Józefa i on mówi, słuchaj, przyjeżdżaj. Przyjeżdżaj. Ja mówię, no przyjadę na urlop, to na pewno przyjadę. Prywatnie, pomodlić się, zobaczyć, poznać. A tu nagle coś takiego się dzieje, że w tym momencie jadę i wiem, że, że dzieje się historia na naszych oczach. Że mhm. święty Andrzej nas wzywa w to miejsce tam, aby znieść tą modlitwę. I jeszcze nawiązując do pytania, e, ksiądz Józef mówił przez telefon e, parę dni temu, mówi, ludzie nie rozumieją, jakie niebezpieczeństwo wisi nad ojczyzną naszą. Nie rozumieją. Oczywiście możemy mówić ze wschodu. Nie wiadomo, jak się ta wojna rozegra. Niebezpieczeństwo, gdy chodzi o Unię Europejską, prawda, całe te tak zwane wartości europejskie to, co w tej chwili się dzieje. Polityka, ale równocześnie te Duchowa, duchowa również walka. Mówi, niebezpieczeństwo jest ogromne, przyjeżdżaj, będziemy się modlić. No ja powiedziałem, no nie mogę tego zlekceważyć, jadę. No właśnie, ale <laughs> mieliśmy już na naszej ziemi polskiej, wydarzyły się już wielkie inicjatywy, takie jak Polska pod Krzyżem, Różaniec do Granic, czy wcześniej jeszcze Wielka Pokuta. czy Wniosek z tego jest taki, że Polsce dalej potrzebna jest wielka modlitwa i wielkie to wołanie i, o Boże Błogosławieństwo, o Boże Miłosierdzie. Ale czy możemy, czy widzimy już jakieś wymierne owoce tych poprzednich inicjatyw? Czy możemy powiedzieć, że niebo odpowiada właśnie na to nasze wołanie? Ja myślę, że tak, wielka pokuta to było takie. Przełomowa inicjatywa, to potężna tam, z tysiąc, y, 150 tysięcy ludzi, młodych ludzi zebranych na błoniach y, w Częstochowie, modlących się, modlitwa za, y, za ojczyznę, o wyzwolenie nas pod tych władzy, władzy ciemności. Jakby takie przełamanie karku temu, temu złemu, ale wiadomo, zło istnieje i, i jest i będzie aż do końca, do końca świata. Więc potem była następna ta inicjatywa Różańc do granic, czyli jakby otulenie Polski różańcem. Znowu miliony ludzi się weszło w tę inicjatywę i otoczyło Polskę. Ja pamiętam, byłem przed telewizorem i, i płakałem w tym momencie. Łzy mi się lały i oglądałem tam różne transmisje z różnych miejsc, z gór, z nadmorza, z nad jezior I, i modliłem się na Różańcu. I teraz ja myślę, że Duch Święty to fantastycznie kieruje. I teraz kierował nasz aż do tego momentu świętego Andrzeja Boboli. Mhm. I jak mówi ksiądz Niżnik, Zacznijcie mnie czcić w tym miejscu, a ja wam pomogę. I w tym momencie, ja myślę, że to nie jest jakiś przypadek, że to akurat jest w takiej kolejności. Pokuta, Bóg działa, następnie jest Różaniec, prawda? Polska pod krzyżem. Idziemy pod krzyż, a w tej chwili Bóg jakby nam pokazuje idźcie do Andrzeja Boboli, prawda? Andrzej Bobola, niesamowity kapłan, jest na dzisiejsze czasy, wzór jakby dla, nas, dla kapłanów, dla nas wszystkich. Pyta się Pani, czy są owoce? Są, mimo że ta straszna sekularyzacja idzie, straszna wojna się toczy o ludzkie dusze. No, mieszkając na Zachodzie, ja widzę, to jest drama, to jest katastrofa, co się dzieje w tych krajach. Tam już nikogo nic nie interesuje, a te resztki kościoła, które tam gdzieś jeszcze są, no po prostu kurczą się w sposób dramatyczny. A tutaj w Polsce oczywiście my to odczuwamy. Nie jesteśmy samotną wyspą, ale widzę, że w, w tym kraju jeszcze jest, są świeccy, którzy odgrywają dla mnie klucz, kluczową rolę w obronie naszej ojczyzny. No, tak mi się zdaje, to nie są duchowni, wspaniali ludzie, którzy pomagają tym świeckim, ale to są świecy, którzy jakby. Poprzez te wszystkie inicjatywy, poprzez tę modlitwę, Bóg daj otwiera oczy wielu ludziom. Powiedzmy z tej dolnej półki, już nie z tych górnych, z tej dolnej półki. I ci ludzie organizują się, jadą, modlą się, poszczą. No i to, to co mamy, to w tej chwili jest, ponieważ Bóg otworzył tę, jakby, łaski z nieba i otwiera ludziom. Może nas nie będą miliony, ale już są wszędzie. Są ci ludzie, którzy, którzy nigdy nie będą znani. I wiem o takich ludziach, ale którzy poszczą, którzy modlą się Pompejanka za Pompejajką, którzy, którzy walczą, abyśmy na przykład księżyc mieli odwagę, żeby inni ludzie, ci co mogą, pojechali i, i byliśmy razem. To jest ja widzę niesamowite owoce tego wszystkiego. Warto zauważyć, że niemal w przededniu tego wydarzenia wybucha w Polsce skandal z udziałem znanego duchownego. I to jest oczywiście wo woda na młyn tych wszystkich ludzi, którzy wręcz żyją z ochydzania kapłaństwa. Tymczasem w świętym Andrzeju możemy zobaczyć, czy dostrzec no, takiego prawdziwego sługę Boga, wzór kapłaństwa, tak jak ksiądz powiedział. Czy można zobaczyć to wydarzenie w takim kluczu Bożej Opatrzności? kiedy opoczność, można powiedzieć, w jakiś sposób domaga się tej modlitwy za kapłanów i wskazuje, możecie to zrobić, możecie wyprosić wiele łask właśnie za przyczyną świętego Andrzeja Boboli. Tak można spojrzeć na to? Można. Pierwsza rzecz to, jeżeli dzieje się dobra rzecz, czy coś ważnego, szatan zawsze zaczyna wykorzystywać swoich, swoich sługusów. Tak. tak ich nazywam, sługusów. Ja wiem po swoim życiu, jeżeli coś się działo, czy była jakaś inicjatywa, w tym czasie zaczynają ci ludzie być aktywni. I to są niestety świecy i duchowni. I na przykład, tak w moim przypadku, po nazwisku, na YouTubach, znale, że tam, znani tam, influencerzy chrześcijańscy i to duchowni, którzy mają wpływy, nagle zaczynają się ożywiać. I ja mówię, co ja im takiego zrobiłem? Dlaczego ja, prawda? Ale widząc to właśnie w tym życiu duchowym, tak się to dzieje. W tej chwili tak samo dzieją się wielkie rzeczy. Nagle wypływa. E, prawda, no, niesamowity skandal z tym, z tym kapłanem, no, to co wiemy to jest czubek góry lodowej pytanie jest kto następny, jak głęboko ten rak sięga to jest nie tylko od, odcięcie jakiegoś małego e, narośla no, zdarzyło się, zdarza się to we wszystkich stanach, ale to jest ten cały system, który jak wiemy jest, jest chory I, i to co stało się na zachodzie powoli wchodzi do nas, tylko oczywiście w dzisiejszych sile mediów no, ten rozprysk jest olbrzymi, rani. I teraz ludzie patrząc na to, mówią no tak, no jeżeli tak się sprawy mają, jeżeli tak znani ludzie, tak aktywni, prawda, <laughs> jak na przykład ten ksiądz nieszczęśliwie, robią takie rzeczy i to, ten proces trwa przez lata i to pewno jeszcze są powiązani inni ludzie, to jest cały, prawda, ten wielki korzeń, to <laughs> mówią, to co to za księża są? Dlatego jest taka nienawiść do księży i, i słusznie, no, bo ludzie są rozgoryczeni. I nagle Bóg właśnie stawia nam na, na, w opatrzności świętego Andrzeja. Przecież to był człowiek wykształcony, z, z rodziny szlacheckiej. To był człowiek, człowiek, który znał płynnie Grekę, który już tam trochę poczytałem o nim więcej, który był rektorem seminarium. To nie był chłopek roztropy, który poszedł z szabelką i zginął. Człowiek wielkiego temperamentu, choleryk, jak to mówią. Może takich dziś potrzebujemy? Nie ciepłe kluchy, które będą gdzieś tam siedzieć za biurkiem i na komputerze. Wielką teologię uprawiać, ale to są ludzie, którzy idą na front. Powiedzmy, po tym, po tym całym jego życiu, no powiedzmy, karierze, jaką zaczął robić, yy, w tym czasie, on decyduje się iść na front. On decyduje się wziąć tą szabelkę i iść do tych ludzi, na te wsie prawosławne i, i zbawiać te dusze, mu otwierać im oczy, wiedząc, że, że może się to skończyć. Tragicznie, no, w jego przypadku skończyło się to dramatycznie. To już w ogóle, jak powiedział Pius papież plus dziewiąty, no, najbardziej dramatyczna śmierć męczeńska, bo to co on przeszedł. Ale ten kapłan, mimo tego wszystkiego, co widział, kim był, mógł zrobić karierę w kościele, on poszedł i zbawiać dusze. Dzisiaj ta walka trwa ta wyrywanie, wyrywanie dzisiaj poszczególnych. Szatanów w, z dusz ludzkich, ratowanie poszczególnych ludzi. Dzisiaj już nie ma masówki. To jest dzisiaj walka wręcz z szatanem o każdego człowieka i myślę, że tak on wręcz walczył po tych wsiach, chodząc, nawracając, ukrywając się, nawracając prawosławnych na katolicyzm. On im nie towarzyszył, on nie miał z nimi spotkań, on ich nie... On, on nie mówił słuchajcie, wierzymy w tego samego Boga, wszystko jest dobrze. Nie dialogował. Nie dialogował z nimi, tak naprawdę. Ta, ta, nie otworzył drogi synodalnej. On, tak, tak. On, on powiedział, słuchajcie, jesteście w błędzie, jesteście w schizmie. Zbawienie jest w Kościele katolickim. Tu jest propozycja. No przecież to jest podstawianie się, prawda, głowy na, na, pod, pod topór. A dzisiaj to jest w ogóle niewyobrażalne, prawda. Dzisiaj już... Nie ma takich akcji, więc, więc on jest w tej chwili pokazany jako wzór człowieka, który z miłością walczył o, t, o te dusze, kochał Polskę, wiedział, że, że musi walczyć. Dlatego myślę, że dzisiejszy czas święty Andrzej jest po prostu znakiem opatrzności Bożej, jest wzorem dla mnie jako kapłana. Nie za biurka, nie teoretycznie, nie wymądrzać się, prawda, ale iść z tą przysłowiową szablą, Ducha Świętego do ludzi i z tym namaszczeniem i, i mówić, gdziekolwiek każdy może, jest ustawiony na innym froncie, ale iść do ludzi i walczyć o, o zbawienie. No dzisiaj ofensywa szatańska, demoniczna jest straszna na świecie, a w Polsce szczególnie, no jest to ten ostatni jeszcze bastion katolicyzmu. Właśnie, a propos walk, frontów i tej walki duchowej, po wydarzeniach, które przeszły do historii Polski pod nazwą Cudu nad Wisłą ówczesny episkopat Polski zwraca się do papieża bodajże Benedykta 15-go, Z prośbą o kanonizację błogosławionego wówczas, świętego, błogosławionego wówczas Andrzeja. I w te starania, to jest ciekawe bardzo włącza się również Józef Piłsudski, który pisze do papieża list, w którym możemy przeczytać: Dlatego błagamy Cię, Ojcze Święty. By wasza świątobliwość raczył zaliczyć w poczet świętych błogosławionego Andrzeja Bobolę. Ufamy, że jako patron Kresów Wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi nam u Boga, że Polska będzie w dalszym ciągu przedmurzem chrześcijaństwa na rubieżach. Wschodnich. Mówię to nawiązując do tego, że hierarchowie polscy widzieli właśnie rękę błogosławionego Andrzeja w tym cudzie nad Wisłą. I teraz mam takie pytanie: bo yy, wiele przekazów mistyków, bo ksiądz poruszył tutaj też taki wątek, jakby sytuacji Polski. I wiele przekazów mistyków mówi nam o tym, że Polska. Ma szczególną misję do odegrania w tej historii zbawienia. Ale czy możemy mówić, czy możemy dzisiaj stwierdzić, albo gdzieś ma ksiądz, jakąś taką intuicję, na czym ta misja miałaby Polski dzisiaj polegać? No, wracając do świętego Andrzeja, dla mnie osobowość, która, można powiedzieć, była kierowana przez Boga. No, nawet już po jego śmierci, prawda? Kiedy ta trumna wyjechała do Moskwy. Jak wiemy, nic z Moskwy nie wraca. <laughs> I, że ta trumna nie została zmielona i rozsypana po, gdzieś tam po stepach, <laughs> i że ona wróciła w ogóle przez, przez Włochy do Polski, to już dla mnie jest cud. To już jest dla mnie cud. Więc, więc Bóg dał te znaki. Potem oczywiście cud, cud nad Wisłą. I, i, I to, że mamy świętego Andrzeja w ogóle na swojej, na swojej ziemi, mamy, mamy jego relikwie. I teraz ten kult, jakby niebo krzyczy słuchajcie, jesteście to jest moje odczucie Polaka jako kapłana, jesteście przed, przed murzem chrześcijaństwa jesteście tam ostatnim bastionem jesteście tam, wiemy od tej strony jest, jest, są Rzymie Ruskie, są, już jest Moskwa już jest Rosja, Ukraina, Białoruś e, Prawosławie od tej strony Zachód totalny ateizm, totalne wyniszczenie e, duchowe, wy jesteście dokładnie w takim, w takim pasie, w takim od Polska jest w takim miejscu, gdzie jesteśmy jeszcze nieznieceni ani przez tych, jeszcze nie do końca przez, przez Zachód. I, I ja myślę, że w tej chwili. Polska jest, oczywiście to zależy od nas. To wszystko jest kondycyjne. Nie? No przecież to nie jest tak, że Pan Bóg powiedział i na pewno tak będzie. To zależy dzisiaj od tej walki, którą podejmiemy. My, jako kościół, jako księża, ci, którzy starają w prawdzie, którzy widzą to, ale równocześnie ludzie świecy, jak my odpowiemy Bogu na to wyzwanie? Bóg na pewno ma wielki plan. To, co dzieje się w Polsce, jest fenomenem. Jest fenomenem na skalę światową. Tego, tego nie ma, no przynajmniej w Europie czy w, w, w Stanach Zjednoczonych. To, co dzieje się w Polsce, jest, jest, jest fenomenem i Bóg na pewno, moim zdaniem, ma plan. Dużo było dyskusji, na czym ta iskra ma polegać, jak to będzie, tego nikt nie wie. No naprawdę nie wiemy. Może przyjdzie to zupełnie ze strony, yy, której się nie spodziewamy. Ale na pewno teraz patrząc, yy, Bóg pokłada w nas wielką nadzieję. Czy to? Czy my coś z tym zrobimy, czy to zmarnujemy? I, i, I słynne nasze powiedzenie, Polacy, nic się nie stało, stało się. Możemy przegrać mecz, możemy nie wygrać konkursu, możemy się zakwalifikować, ale tutaj ta rozgrywka jest o, o większą skalę. My nie możemy, nie możemy zepsuć tego. My musimy, my musimy iść za ciosem i musimy iść słuchać Boga i robić to, co On chce. Ja myślę, że Bóg. Wielką nasz pokłada nadzieja. To jest moje takie odczucie. I jeżeli nasza odpowiedź będzie taka, jaką chce, Bóg może wszystko, nie ma dla Boga nic możliwego, nawet jeżeli by z tej strony nacierali i z tej strony wzięli nas w nas imadło. już wiele razy próbowali, nie? Polska się nie da, polska się nie da. Jednak patrząc na to, co się dzieje w Polsce, a gdy wnikliwie się przyjrzymy, to okazuje się, że no, polska rodzina. Jest, można powiedzieć, w fatalnym stanie. To jest zresztą wpisane w pewien szerszy problem, o którym rozmawiał ksiądz z ekspertem od, rodzi od rodziny, doktorem Jackiem Pulikowskim, co zostało utrwalone zresztą w książce pod tytułem Ostatnia bitwa o rodzinę. I w związku z tym mam takie pytanie: dlaczego to właśnie rodzina będzie tym ostatnim bastionem walki dobra ze złem, czy Boga z diabłem? Szczerze, że jak mi zaproponowano ten temat, to byłem przerażony, bo różne są podejścia do tego tematu. Zacząłem szukać różnych źródeł. no Były tak bardzo naukowo-teologiczne, że wszystkie włosy mi stawały na głowie. Ja mówię: No, tego się nie da ukryć. Były takie: No, oczywiście, z, już jakby z drugiej innej strony, które były totalnie luzackie i, i tak zwane z tego nur, głównego nurtu. No więc ja już powiedziałem, jak do tego podejść. Pan, pan Jacek jest no, niesamowitym ekspertem w tych sprawach, praktykiem, jest ojcem, jest dziadkiem. No ja jestem księdzem. No nie będę mówił o jego obszarze i prawnie o rodziny, tylko o sprawach duchowych i do końca nie byłem przekonany, ale. Potem mówię, spróbuję, podejmę ten temat. I, i, I sam napisanie tej książki, jakaś taka była pierwsza y, przesłanka, ona musi być prosta, ona musi dojść do ludzi. Prosta ze względu... Temat jest trudny, ale prosta z mojej strony i z jego strony. Żebyśmy doszli do ludzi, bo tak jak pani powiedziała, sytuacja w tej chwili w y, rodzinie jest dramatyczna. No, patrzę na zachodzie, no to w tej chwili no to już jest, nie wiem, co jest, jakie jest inne słowo od dramatu. To jest katastrofa. Nie tak. chodzi o rodziny, gdy chodzi o związki, o partnerstwa, o tragedię dzieci, o, o nietrwałość. A no, patrzę na Polskę, rozmawiam z przyjaciółmi i, i mówią, że, że jest dramat, że jest dramat, co drugie tam małżeństwo się rozchodzi, prawda? Ludzie są, nie ma stałości, a po drugie nawet w ogóle nie biorą śrubów kościelnych. po prostu są to partnerskie związki, no tak, już na zachodzie, luzackie, jakoś się, jakoś się to wszystko ułoży, albo się nie ułoży, no to pójdziemy gdzie indziej. No, diabeł perfekcyjnie uderza w rodzinę, bo on wie, bo jak uderzy w rodzinę, uderza w państwo, uderza no, w podstawową komórkę, jaką jest rodzina. uderza, uderza w, w, w dzieci. Uderza w wychowanie tych dzieci, uderza w kościół, uderza w wiarę. No bo, bo co mnie, to jest fundament. Rodzina jest fundamentem. I, I jeżeli ten fundament pęknie, no to dom się nie nadaje do zamieszkania. No można uderzyć w dach, można w jakieś tam poszczególne pomieszczenie. No i jeszcze można coś z tym zrobić, ale jeżeli fundament zacznie osia, os, osadzać się, jeżeli zacznie pękać, Dom nadaje się do rozbiórki. On dokładnie wie. To jest wściekłość, jego absolutna wściekłość i to, co Matka Boża powiedziała. No, ostateczna bitwa rozegna się o rodzinę i to jest na naszych oczach. Na Zachodzie to już leży. To są tragedie małżeństw, to są tragedie rodziców, to są tragedie dzieci. W Polsce jeszcze może tak źle nie, nie wygląda to, ale z tego, co widzę i słyszę. Tak samo, no jeżeli taka rodzina się rozchodzi, nawet katolicka, no to wiadomo, żyjesz w innych związkach, odcięta jest od sakramentów, no bo nie można iść do sakramentów żyjąc, żyjąc w innym związku, w cudzołóstwie więc, więc od razu automatycznie jak się odcinamy od sakramentu, odcinamy się od życia, więc, więc nasza wiara słabnie, jeżeli nawet idziemy do tego kościoła, bo tam gdzieś pod ten kościółek, nasza wiara słabnie, jesteśmy odcięci od źródła życia, więc to wszystko się po prostu uwali. I to samo dzieci, które nie widzą swoich rodziców. To jest mój drugi tatuś, mów mi tatuś dzisiaj, mów mi wujku jutro, prawda? To następny tatuś, następna mamusia. Tam nie ma wiary, tam nie ma przekazu wiary. Więc diabeł perfekcyjnie wie, wykończę rodzinę, wykończę państwa, wykończę struktury, wykończę wartości, ale przede wszystkim wykończę wiarę i się mu to perfekcyjnie udaje. No, no co się dzieje w seminariach. No Po dwóch, tam gdzie gdzieś po 40, po trzech zamykają seminaria, przekształcają seminaria w, w hotele. Tam, gdzie ja byłem, seminarium to już jest ponoć hotel z kilkunastoma y, klerykami, gdzie nas było 120-130. No, 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 przecież już to widzimy. Nam wydawało się niektórym, że to do nas nie dojdzie, to do nas nie dotyczy. Jeszcze parę lat temu, gdyby ktoś o tym mówił, to. to no to by nie wiem, to by była awantura, jak w ogóle można takie rzeczy powiedzieć. My jesteśmy jeszcze tutaj silni, a to jest bańka mydlana, to było wszystko nadmuchane. I w tej chwili widzimy, jak to lawinowo wszystko niszczy się na naszych oczach i jest panika. No co będzie dalej? Robisz jakieś poszczególne akcje, bo tu się młodzież, bo tam gdzieś jeszcze, jak to powiedział, jeden z moich przyjaciół, proboszcz z Wiednia, miejscowy, powiedział, to już jest koniec eventów. Już, już eventy też nie pomagają. <grychy> eventy kościelne, prawda? To niestety może się to trzeba wszystko zburzyć. Może to musi runąć, żeby za zaczęło coś nowe powstawać. No, to będzie bardzo bolesny proces. A takie robienie eventów, jakieś, tutaj jakiś tam ogień, tam jakiś ogień, może coś będzie działać. No i to takie jak podpalanie ogniska od, od, od góry. Trzeba podpalić od dołu. Ja miałem taki piękny obraz właśnie o tym Andrzeju Boboli, że ten strakocin jest na samym dole. Nie? Ja mówię, jak się ognisko zapala, to jest, zapala się go od dołu, no i ten ogień pójdzie do góry. Także nigdy się ogniska nie zapala od samego czubka, bo nie rozpali się. I tak pomyślałem, panie Boże, ale genialny obraz. Kiedyś mówiłem, na Rożańcu się modliłem i taki mówi genialny obraz. Może właśnie ten strakocin będzie tym, tym ogniem, który pójdzie tam z podkarpackiego gdzieś dalej w Polskę. I, ten, i rzeczywiście co, zacznie się coś dziać, coś pięknego. Czyli tą nadzieją, bo miałam właśnie takie zadać pytanie, czy jest nadzieja, tą nadzieją może być właśnie to przemożne wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli. Oczywiście, oczywiście, no, nie możemy zapominać o Matce Bożej, która jest naszą królową i która, która nie ma żadnej dyskusji. I mamy Matkę Najświętszą Królową, mamy i y, patronów, prawda, Polski, ale, ale na dzień dzisiejszy widać, że. W tym momencie Bóg nam daje świętego, świętego Andrzeja jako, jako przykład, jako przykład kapłana, jako przykład mężczyzny, jako przykład człowieka, patrioty, który kocha, kocha naszą ojczyznę. I, i wiecie, bitwa nawet nie rozgrywa się od, o, o nasz kraj. Bitwa rozgrywa się o, o Kościół, co będzie jutro, co się stanie w przyszłym roku. Jak i, nie wiemy, jakie wiatry będą wiały, prawda? Czy znowu przyjdzie 48 stopni, tylko już, nie mówię o gorącu, tylko przyjdzie, no niestety, zawierucha jeszcze większa w Kościele, jeszcze większy zamęt, jeszcze większy pożar. To nie, nie mamy pojęcia, co, co jest przygotowane dla nas. Jeżeli, jeżeli świat się nie nawróci, ja mówię, Jezus, nie nawrócicie się, to wszyscy zginiecie. No więc, jeżeli będziemy trwali w tym, niestety nurcie tego świata i będziemy dalej szli tak, idzie świat, no to będzie dramat. Ale miejmy nadzieję, że na naszej ziemi, że, że mamy królową i mamy dzisiaj właśnie niebo nam daje świętego Andrzeja i że to będzie jakiś wielki, wielki ratunek. I, i myślę też, przykład dla kapłanów, no mamy 30 ileś tam, nie wiem, 5 tysięcy księży w tym kraju, no to jest ewelement dwa tysiące księży jest chyba w Anglii. No to no to ci księża oczywiście niektórzy się tym nie przyjmują, ale może niektórzy zobaczą na, na niego jako przykład. Przykład kapłana, wojownika, który trzeba iść, wyjść i, i walczyć o, o tych ludzi, niezależnie od konsekwencji. Nie będzie wesoło, bo no, Jezus łatwo nie obieczał nikomu. Będą o ciebie różnie mówili, będą cię wykluczać, będą cię obnażać gdzieś, będą cię obrażać, będą ci mówić, jak to powiedział Jezus, wszystko złe z mojego powodu. Na to trzeba być gotowym, no ale od czego jesteśmy? Ale im więcej tego zła i, doświadczamy i tego ataku, to jak to ładnie ktoś powiedział, ciesz się z tego, że nie jesteś obojętny nie? To znaczy, że coś się w życiu Twoim dobrego dzieje. I to jest chyba wielki też w tej chwili znak dla, 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 dla nas, dla kapłanów, yy, że święty Andrzej Bobola jest, powinien być tym takim wzorem. Maksymilian Kolbe, prawda? To są kapłani wielcy, którzy no, czytamy o nich, czytamy, co mówili Maksymilian, bo niedużo mamy o, o Boboli, ale Maksymilian, no to, to jest na dzisiejsze czasy. No, z tym się dziś mierzymy, to jest nic nowego. Wziąć matkę boską ze sobą, różanie z krzyż, a przede wszystkim nie bać się, Jak powiedział kardynał Sara, no największym dzisiaj dramatem Kościoła jest strach. Tak, Więc jest. nie bójmy się, nie bójmy się. On się nie bał, stracił życie. Wydawało się, że Bobola jest kompletnie przegranym, że nikt o nim, wszyscy o nim zapomnieli, że to już pozamiatane. A dzisiaj dla Boga nie jest pozamiatane. Pan Jezus zawsze mówi, mówił: nie lękajcie się. Dokładnie. Więc to jest naszą nadzieją. Dokładnie, nie, ma, nie można tracić nadziei. I mówię, po upadzie zawsze przychodzi chłód. Jak teraz czekamy na ten chłód, prawda? Jutro, jutro mamy spotkanie właśnie z, z ludźmi, z panem Jackiem. Będziemy się cieszyć i radować, prawda? Jak to ktoś powiedział, że uśmiechaj się, miej tą radość w sobie, bo jak się śmiejesz, to przedłużasz sobie życie. Pomagasz i, i wszystkim swoim przyjaciołom i wkurzasz wrogów. Tak jest, a zwłaszcza przeciwnika zbawienia, który nie ma poczucia humoru. Tak, tak, oczywiście, dokładnie. Wrogowie nienawidzą, jak się smucimy. A jak jesteśmy pełni radości, no to, to, to wróg się wkurza. I tym optymistycznym akcentem <noise> bardzo pięknie, księże Piotrze, dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był znany rekolekcjonista, ksiądz Piotr Glas. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.